projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy, który realizowany jest we współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej i właśnie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie. Cały projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ja nazywam się Daria Rodzik, a dzisiaj wcielę się w rolę moderatora i będę się Państwem podczas tego spotkania opiekowała. To znaczy, że jeżeli pojawią się jakieś problemy techniczne, bądź będą mieli Państwo jakieś wątpliwości, to proszę mi je zgłaszać. Ja postaram się pomóc gdzieś w ogólnym czacie albo już w indywidualnym rozwiązać te problemy. Jest dzisiaj z nami pan Michał Szczepanik, który jest prowadzącym tego spotkania. Za chwilę na pewno więcej opowie o sobie i o tym, dlaczego się tu spotykamy i co będziemy dzisiaj robić. Super, widzę, że pierwsza szkoła się już z nami przywitała na czacie. O tym właśnie chciałam wspomnieć. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czatu. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego bądź zgłaszać problemy techniczne, o których wspominałam przed chwilą. Proszę jeszcze tylko nam dać znać, czy nas widać i mnie na razie słychać. Za chwilę też pana Michała, jeżeli wszystko będzie w porządku z wideo i z dźwiękiem, to będziemy mogli przejść już do naszej merytorycznej części. Widzę, że szkoła pisze, słychać i widać. Dobrze, w takim razie ja nie zabieram już więcej czasu. Życzę owocnego spotkania i Michale, przekazuję Ci dowodzenie. Dziękuję, Dario. Witam Państwa na pierwszym webinarium, które jest webinarium wstępnym w programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0. Będę mówił na temat metody projektu oraz wykorzystania tej metody w pracach badawczych w szkołach. Ja nazywam się Michał Szczepanik, jestem nauczycielem biologii w Szkole Podstawowej imienia Gustawa Marcinka w Poczesnej. Jestem również autorem poradników edukacyjnych, trenerem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz mentorem w programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0. Widzę, że Państwo już korzystają z okienka naszego czatu i mam dla Państwa kilka takich aktywności. Pierwsza aktywność polega na tym, aby w grupie uczniów, uczennic w swoich szkołach, którzy nas teraz oglądają, zastanowić się, czym dla Was jest projekt badawczy. Czego spodziewacie się po tym projekcie? I prosiłbym o to, aby takie odpowiedzi zostały wpisane w okienko naszego czatu. Jeszcze raz przypomnę to pytanie. Czym dla Was jest projekt badawczy? Czym się kojarzy? Czego oczekujecie po tego typu działaniach? Dobrze. Otrzymałem pierwszą informację ze szkoły numer 2, że projekt, który zweryfikuje jakąś tezę, będę również o tym mówił, ze szkoły numer 33, nowym odkryciem, nauką, eksperymentem, zdobyciem doświadczenia. Jesteśmy, z tego co widzę, w grupie na razie 3 szkół. To webinarium jest nagrywane, a więc inne szkoły, które dzisiaj nie mogły uczestniczyć, będą mogły sobie je na spokojnie obejrzeć. Szkoły z różnych miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego. Tutaj już wiem, że jedna szkoła jest z Olsztyna. Mogą Państwo również napisać, z jakiej miejscowości jest szkoła podstawowa numer 2 i szkoła podstawowa numer 1.
Jakie są cele naszego dzisiejszego webinarium? To przede wszystkim integracja grup, czyli pokazanie, że możemy wspólnie też w ramach tego projektu coś na webinarium tworzyć. Pokazanie celu i harmonogramu, przedstawienie mentorów. Pokazanie na konkretnym przykładzie cyklu badawczego, możliwości metod badawczych, form prezentacji oraz pokażę również przykładowe projekty badawcze, taką listę inspiracji, które mogą być wykonane w okresie jesienno-zimowym. I na koniec zaproszę grupy do wyboru tematu projektu i pytania badawczego. Jeżeli chodzi o nasz harmonogram, to dzisiaj mamy pierwszy webinar początkowy, w którym wprowadzę Państwa w zasady pracy. Później ze swoimi mentorami będą Państwo mieli dwie wideokonferencje. I na początku grudnia kolejny webinar działamy, czyli to już będzie pokazanie, nad czym Państwa grupy w szkołach będą pracowały. I ostatnia wideokonferencja, czyli takie świętowanie sukcesu wraz ze swoim mentorem i społecznością klasową, czy też szkolną, która była zaangażowana w projekt. W naszym projekcie mamy kilku mentorów. Ja przedstawię ich sylwetkę. Pierwszą mentorką to jest Urszula Ewertowska. O tym, kto jest mentorem grupy, zostali Państwo już poinformowani wcześniej. Przepraszam. I mentorom zadałem takie pytanie, co skłoniło Ciebie do mentorowania w programie? Urszula odpowiedziała, do udziału w programie przekonała mnie jego forma realizacji, czyli projekt badawczy, bo ta forma aktywizuje uczniów, a kiedy uczeń jest aktywny, wówczas się uczy. Mentorką jest również Lidia Wacławek, która odpowiedziała, bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą i współpracować przy tworzeniu nowej jakości, która w dodatku odbywa się w przestrzeni kreatywności oraz komunikacji interpersonalnej. Poza tym w tym projekcie dostrzegam możliwości własnego rozwoju. Jest to również Joanna Jasiak. Ciekawość i otwartość na nowe inicjatywy, a także chęć uczenia się i dzielenia doświadczeń. Jestem również ja mentorem i dla mnie takim czynnikiem, który skłonił mnie do tego, aby być mentorem, była również chęć towarzyszenia uczniom i uczennicom w procesie poznawania nauki, w procesie odkrywania nowych rzeczy i świętowania tego sukcesu. Na kolejnych slajdach przedstawię, czym jest nauka i jak ona ogólnie działa. Pewnie pojęcie nauki jest wszystkim bardzo dobrze znane. Trudno jest tak naprawdę określić do końca, czym tak naprawdę nauka jest. Kartezjusz powiedział, wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie, oto prawdziwa wiedza. Aby wiedza w ogóle mogła być kojarzona z nauką, musi być w odpowiedni sposób usystematyzowana oraz zweryfikowana. I tego właśnie będzie dotyczyła dzisiejsza prezentacja na webinarium. My w naszym obszarze wiedzy, takiej systematyki naukowej, dzielimy naukę na nauki ścisłe, nauki przyrodnicze oraz nauki humanistyczne. I właśnie tą nauką, którą będziemy zajmować się w ramach projektu, to jest nauka ścisła, czyli biologia. Jak działa nauka? Nauka działa oczywiście poprzez wiedzę, czyli to są utrwalone treści w ludzkiej pamięci w rezultacie zdobytych doświadczeń i uczenia się. I teraz wiedzę możemy podzielić na dwa takie aspekty. To jest aspekt wiedzy praktycznej, czyli opartej na doświadczeniach, i teoretycznej, która dostarcza nam informacji o rzeczywistości i może być ona przekształcona w praktyczną. I my w naszym projekcie będziemy głównie bazować na wiedzy praktycznej, czyli pewnego rodzaju umiejętnościach naszych uczennic i uczniów, tak żeby pewne rzeczy mogli zbadać, ich doświadczyć, niż tylko teoretycznie móc je wyjaśniać. Jak działa nauka? Nauka działa w bardzo prosty sposób. Albo mamy przypadek, czyli coś, co nas zaskoczyło i na podstawie tego wykonujemy jakieś doświadczenie,
albo mając wiedzę, możemy sobie przygotować również doświadczenie, które tą wiedzę zweryfikuje. Takim przykładem doświadczenia, które zostało przełożone na doświadczenie, a później wykorzystane w realnej sytuacji, jest zapięcie typu rzep. Zostało ono wynalezione w 1941 roku przez szwajcarskiego inżyniera Georgia de Mastrala, który wędrując ze swoim psem po łąkach zauważył, że do jego ubrań i do futra psa przyczepiają się rzepy. Takie owoce roślin, i oglądając je pod mikroskopem zauważył, że one mają specjalny rodzaj jak gdyby takich naturalnych haczyków, które przyczepiają się do różnych przedmiotów i dzięki temu te nasiona mogą być roznoszone przez ludzi albo zwierzęta. I to skłoniło go do tego, aby na podstawie takiej zaobserwowanej rzeczy skonstruować taki właśnie rodzaj rzepu, który jest widoczny na prezentacji. Teraz niezależnie od tego, czy doświadczenie jest przypadkowe, czy zostało dokładnie zaplanowane i wykonane, to jego wyniki są porównywalne z tymi, jakie można było wnioskować na podstawie posiadanej wiedzy. Czyli tutaj widać, że doświadczenie bardzo często łączy się już z wiedzą, którą posiadamy. Jeżeli pójdziemy krok dalej, to możemy zobaczyć, że nasze doświadczenie może być zgodne z wiedzą, ale czasem może być też tak, że jeżeli wykonamy jakieś doświadczenie, mamy pewien zasób wiedzy i porównamy go z tą wiedzą, to okazuje się, że odkrywamy nowe obszary wiedzy, których wcześniej nie znaliśmy, nowe idee, które mogą być sprzeczne z aktualną wiedzą, albo mogą też dawać nam taki dodatkowy impuls do tego, żebyśmy nową wiedzę tworzyli. Czyli nie zawsze jest tak, że jeżeli nad czymś pracujemy, to musimy mieć uzyskaną nową wiedzę. Czasami możemy mieć tylko jej potwierdzenie, albo możemy mieć po prostu ogromne luki w pamięci i nie wiedzieć, dlaczego tak w ogóle się w naszym doświadczeniu zadziało. Jeżeli okazuje się, że poprzez doświadczenie, kiedy ją porównywamy z aktualną wiedzą, wychodzi nam, że jednak to doświadczenie przeczy tej aktualnej wiedzy, to wtedy tworzą się nowe idee i to, co mamy na czerwonym tle zaznaczone, czyli następuje modyfikacja wiedzy. Czyli czasem zdarza się również tak, że doświadczenia, które mamy, przeczą temu, co wcześniej wiedzieliśmy na ten temat. Podam tutaj przykład, być może trudny dla uczniów i uczennic. Kiedyś sądzono, że promieniowanie gamma nie są falami, tylko są małymi cząsteczkami. I dopiero później na podstawie różnego rodzaju analiz, doświadczeń doszło do tego, że wprowadzono nowe idee i stworzono nową teorię kwantową dzięki Einsteinowi. I to, że aktualna wiedza była niezgodna z doświadczeniem, powoduje, że mamy coraz to nowsze zasoby wiedzy, informacji oraz możliwości wykonywania doświadczeń. Jak wygląda metoda naukowa krok po kroku? Tutaj mam przedstawione cztery kroki. Krok pierwszy powinien być jeszcze poprzedzony obserwacją, ponieważ bardzo często to, co chcemy sobie przeprowadzić w formie doświadczenia jakiegoś naszego projektu, wynika z jakiejś fascynacji czegoś, co zaobserwowaliśmy. Krok pierwszy, czyli to jest określenie problemu badawczego, krok drugi to jest hipoteza, krok trzeci przeprowadzenie doświadczenia i krok czwarty analiza wyników i sformułowanie na tej podstawie wniosków. Te wszystkie kroki mam na kilku kolejnych slajdach już opisane bardziej szczegółowo. Czyli krok pierwszy, czyli problem badawczy. Czym jest w ogóle problem badawczy? Problem badawczy występuje najczęściej po zaobserwowaniu czegoś i jest on sformułowany zazwyczaj w formie pytania,
pytania, które dotyczy czegoś, co nas po prostu zainteresowało. I tutaj problem badawczy w tym przykładowym doświadczeniu po obserwacji gleby brzmi, dlaczego gleby nie podlewamy wodą słoną. Zaobserwowaliśmy, że na przykład jest wiele krajów na świecie, które mają dostęp do dużej ilości wody słonej, ale z tej wody słonej nie korzystają, korzystają tylko z wody słodkiej i zastanawiamy się, dlaczego w ogóle nie możemy skorzystać z wody słonej do podlewania ziemi. I teraz drugim krokiem w naszej procedurze naukowej jest hipoteza. Hipoteza jest to próba udzielenia odpowiedzi na problem badawczy. I tutaj przedstawiłem trzy hipotezy i teraz poprosiłbym, aby Państwo wraz z uczniami i uczennicami zastanowili się nad tym, którą hipotezę wybierają, jaką tą najbardziej słuszną dla naszej grupy. I prosiłbym o wpisanie w okienku czata jedynkę, dwójkę lub trójkę. Jedynka to jest hipoteza, która brzmi: gleba podlewana wodą słoną szybciej twardnieje, hipoteza numer dwa. Gleba podlewana wodą słoną staje się gliniasta, zbyt mokra. I gleba numer trzy, i hipoteza numer trzy, na glebie podlanej wodą słoną tworzą się płaty soli. Prosiłbym teraz przedyskutować te trzy hipotezy podane przeze mnie w grupie uczniów i uczennic i wpisać mi w okienku czatu, którą hipotezę Państwo wybierają. Mam na razie jedną odpowiedź, jeszcze czekam na dwie odpowiedzi. I jeszcze szkoła numer 33. Dobrze, wszystkie szkoły odpowiedziały, że jest to hipoteza trzecia. Ja teraz powiem, że tak naprawdę nie ma hipotezy ani dobrej, ani hipotezy złej. Problemem jest natomiast to, czy jesteśmy w stanie tą hipotezę zweryfikować w postaci przeprowadzonego doświadczenia. Każdą z tych hipotez, którą tutaj mam, jesteśmy w stanie przeprowadzić doświadczalnie i sprawdzić, czy któraś z nich jest dobra, czy też zła. A to, która jest dobra, to za chwilę Państwo przekonają się w kolejnym kroku naszej procedury naukowej. W metodzie naukowej krok trzeci to jest doświadczenie, czyli wykonanie doświadczenia. I tutaj mam zdjęcie z mojej szkoły, kiedy uczniowie i uczennice wykonywali doświadczenie związane właśnie z hipotezą numer 3, czyli brali dwie doniczki, doniczki, które były wypełnione taką samą ziemią. Następnie mieli przygotowane w szklankach wodę wodociągową, a do drugiej szklanki wodę wodociągową mocno osoloną. I jedną próbą była próba kontrolna, czyli ziemia, którą podlewaliśmy tylko wodą wodociągową, a w drugiej doniczce mieliśmy próbę badawczą, czyli ziemię podlewaną wodą osoloną. Tą doniczkę podlewaliśmy codziennie, tak żeby woda nie była stojąca w doniczce. Podlewaliśmy ją też od spodu, żeby utrzymywała się na podstawku i wykonywaliśmy to doświadczenie przez tydzień. Kolejnym krokiem w metodzie naukowej jest... Oj, tutaj coś przeskoczyło. No, niestety zabrakło jednego slajdu, jak widzę. To jest wnioskowanie, to ja powiem tylko, co powinno być na tym slajdzie. Czwarty krok to jest wnioskowanie, czyli okazało się, że tam, gdzie mieliśmy podlewaną doniczkę wodą z solą,
na powierzchni Ziemi pojawiły się płaty soli, natomiast tam, gdzie mieliśmy doniczkę podlewaną zwykłą wodą, nie mieliśmy żadnych widocznych zmian. I to jest wniosek, że nasza hipoteza, ona się sprawdziła, a więc mamy wiedzę o tym, że jeżeli podlewamy ziemię wodą osoloną, to na powierzchni wody, na powierzchni ziemi tworzą się płaty soli. W doświadczeniu możemy czasem używać zmiennych. Tutaj podałem trzy rodzaje zmiennych i tutaj Państwo nie muszą wcale używać tych zmiennych w naszej procedurze naukowej. I te zmienne to są takie jak zmienna niezależna, czyli to, co zmieniamy, czyli rodzaj wody, czy woda była zwykła wodociągowa, czy była z solą. Zmienna zależna, to, co badamy lub obserwujemy, czyli pojawienie się soli w glebie. I zmienna kontrolna, czyli parametr, którego nie zmieniamy, czyli rodzaj gleby. Ja ten slajd pokazuję po to, ponieważ bardzo często rodzaj tych zmiennych nie pojawia się w polskiej metodzie naukowej, którą przedstawiamy uczniom, uczennicom w szkole, ale pokazuję po to, że jeżeli wykonujemy jakieś doświadczenie, to tak naprawdę zmieniamy jeden parametr, bo jeżeli będziemy zmieniać więcej parametrów, to wtedy może nam się okazać, że to doświadczenie nie wyjdzie w taki sposób, jaki byśmy sobie chcieli. O, tutaj mam ten slajd z wynikami tego doświadczenia i proszę zobaczyć, że właśnie tutaj na zdjęciu doniczki z prawej strony mamy ziemię pokrytą płatami soli, czyli okazuje się, że taka ziemia, ona by była niezdatna do tego, abyśmy uprawiać w niej rośliny. Kolejna rzecz to jest na co zwrócić uwagę, wykonując w ogóle doświadczenia, projekty edukacyjne oparte o metodę naukową. To po pierwsze rozróżniając, czym jest obserwacja, czym jest doświadczenie. Jeżeli chodzi o obserwacje, tutaj przyglądamy się organizmom albo procesom, nie ingerujemy w nie, natomiast w doświadczeniu zmieniamy jeden z czynników wpływających na dany organizm lub też proces. I tutaj chciałbym od razu powiedzieć organizm, dlatego że jeżeli chodzi o doświadczenia prowadzone na roślinach, to tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, możemy je dowolnie prowadzić. Natomiast gorzej jest, jeżeli chcemy przeprowadzać doświadczenia na zwierzętach, ponieważ na zwierzętach kręgowcach raczej nie powinniśmy przeprowadzać takich doświadczeń. Możemy przeprowadzać doświadczenia na bezkręgowcach, czyli na przykład na mrówkach, na gąsienicach, takie doświadczenia, które nie powodują, że one stracą swoje życie. Ewentualnie no, będzie im się żyło po takim doświadczeniu znacznie gorzej. Więc na to chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli jakaś grupa chciałaby zaangażować zwierzęta do tego, aby ich projekt badawczy mógł być zrealizowany. Badacz, czyli uczniowie i uczennice, powinni okazać się pewnymi cechami. I te cechy to jest szacunek dla przyrody, czyli wykonując obojętnie jakie doświadczenie, jaki projekt badawczy, powinniśmy o tą przyrodę dbać, jej szczególnie nie niszczyć. Ostrożność, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, jeżeli posługujemy się jakimiś przedmiotami, które mogą nas zranić, możemy wyjść w teren i być narażeni na ugryzienie jakiegoś zwierzęcia, żeby też to wcześniej przewidzieć i takich sytuacji unikać. Dar cierpliwość. W tym doświadczeniu z glebą trzeba czekać cały tydzień na to, aby wyszedł wynik doświadczenia. Jeżeli byśmy byli niecierpliwi i czekali tylko jeden dzień, to oczywiście żadnego efektu nie będziemy mieć. Systematyczność, czyli jeżeli zakładamy, że będziemy codziennie podlewać tą ziemię, to musimy to robić. I rzetelność, czyli jeżeli nam doświadczenie nie wyszło, to nie możemy udać, że ono jest udane, że wszystko jest ok i pójść krok dalej. Formy prezentacji doświadczeń są różne. Ja tutaj wypisałem kilka, jeżeli Państwo uważają, że coś trzeba było dopisać, to jest szansa na to, żeby teraz wpisać to w okienku czatu. Ja je krótko scharakteryzuję. Po pierwsze to jest pokaz doświadczenia lub jego wyników.
możemy takie doświadczenie pokazać innym. I tutaj jest na zdjęciu z prawej dolnej strony obraz fragmentu gminy, gdzie uczniowie, uczennice sobie zaprojektowali, jakie alternatywne źródła energii można w tym miejscu sobie stworzyć. Są wiatraki, są również, jest również tam taki rodzaj tamy z mini elektrownią wodną i jest rodzaj takiego zadrzewienia z wierzby energetycznej, którą można później spalać. Dalej to są różnego rodzaju plakaty. Można tworzyć filmy, filmy z przeprowadzanych doświadczeń, później je pokazywać w internecie albo też w szkole. Można prowadzić stronę internetową. Dzisiaj jest cała masa różnego rodzaju firm, które nam to umożliwiają, płatnych albo bezpłatnych. Możemy tworzyć e-booki, czyli takie książki elektroniczne, w których pokazujemy krok po kroku, jak nasz projekt badawczy został zrealizowany. I możemy też stworzyć w szkole Dzień Projektów Edukacyjnych. Tutaj jest zdjęcie, to gdzie widać kilka osób z ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych z tego roku, z czerwca, gdzie uczennice z mojej szkoły pokazywały różnego rodzaju doświadczenia w ramach projektu związanego z klimatem i plastikami. W tym czasie nie zauważyłem nic, aby nowego pojawiło się w okienku czatu, jeżeli chodzi o formy prezentacji doświadczeń i projektów. Mają Państwo również szansę na to, aby ze swoimi mentorkami, mentorem, porozmawiać o tym, jaką formę prezentacji planujecie w swoim projekcie. Jedną z form, która mi się szczególnie sprawdza, to są tak zwane rozprawki naukowe. Uczennice, które przygotowały to doświadczenie z glebą i które prezentowały go na ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych, przygotowały taką rozprawkę. I czym jest rozprawka? Rozprawka naukowa jest niczym innym jak tekstem, który dotyczy samego przebiegu doświadczenia i obserwacji. Tutaj chodzi o to, że dziewczynki pojechały do Afryki i zauważyły na pustyni takie warstwy soli. Zastanawiały się, skąd ta warstwa soli się pojawiła i do tego tekstu mamy tutaj widoczne trzy pytania. Pytania dotyczące samej znajomości procedury naukowej, czyli z którym pytaniem badawczym związane jest to doświadczenie, z jaką odpowiedzią na pytanie badawcze związane jest doświadczenie i co w doświadczeniu sprawdzano. To przygotowały dziewczyny, które były w gimnazjum, ale teraz przygotowują takie podobne rozprawki na temat różnych doświadczeń uczniowie i uczennice w klasie piątej i widzę, że robią to z dużym zapałem, bo kilka takich rozprawek już mam przygotowanych. Na końcu tej prezentacji powiem również o tym, gdzie można taki podręcznik z rozprawkami w internecie znaleźć. Kolejna rzecz, która może być również formą prezentacji projektu, to jest przygotowanie przez uczniów i uczennice gier dydaktycznych. Przez gry dydaktyczne rozumiemy krzyżówki, rebusy, kalambury, wykreślanki albo gry planszowe i one mogą dotyczyć samego doświadczenia, jak i wiedzy, która jest zawarta w tym doświadczeniu, w tym projekcie. I tu jest przykład na zdjęciu gry planszowej, którą uczennice przygotowały i mamy przykład również krzyżówki, która też wiąże się z doświadczeniem, projektem doświadczalnym. Jakie tutaj chciałbym pokazać różnego rodzaju inspiracje w tych projektach? To są doświadczenia, które można wykonywać z uczniami, uczennicami w różnym wieku. Pierwsze, jaki jest związek między kwaśnym deszczem a urodzajnością gleby? Tutaj jest to proste doświadczenie, w które można zaangażować również nauczyciela, nauczycielkę chemii i trzeba mieć odczynniki do tego, aby zbadać zawartość wapnia w przesączu,
Doświadczenie, które bardziej się sprawdza w starszych klasach, czyli powiedzmy szósta, siódma, ósma klasa, z pewnością można to doświadczenie zrealizować. Drugie doświadczenie to jest doświadczenie bardzo proste, które można już w klasach 1-3 zorganizować. Problem badawczy, w jaki sposób ścieki wpływają na kiełkowanie roślin. No oczywiście tutaj nie będziemy brać ścieków takich komunalnych, tylko chodzi o to, że nasiona rzeżuchy, które są łatwo dostępne, wysiewane na ligninie, będą podlewane albo wodą wodociągową, wodą z płynem do mycia naczyń. No ten płyn znajduje się w ściekach, które sami produkujemy. Wodą z zasadą. Tutaj tą zasadą był proszek do pieczenia i wodą z kwasem zwykły ocet. I sprawdzano, jakie jest tempo kiełkowania, ale i wzrostu roślin w zależności od tego, ile takich zanieczyszczeń w wodzie się znajduje. Tak jak powiedziałem, bardzo proste doświadczenie, które można wykonać z uczniami, uczennicami już w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Trzeci to już będzie z kolei projekt, w jaki sposób uzyskać ciepłą wodę wykorzystując słońce. I tutaj jest to bardzo proste doświadczenie, do którego wykorzystujemy dwie butelki, jedna butelka z wodą. Do tej butelki, jak widać, odprowadzona jest rurka. Ta rurka przechodzi, tutaj jest widoczny taki panel czarny plastik, przez który właśnie ta rurka tak spiralnie sobie przechodzi i wchodzi do butelki z wodą. I chodzi o to, że na tym panelu woda poprzez energię słoneczną się ogrzewa. Jest to jeden z elementów projektu, który pokazuje, jak działa energia słoneczna, jak można z niej skorzystać. Kolejny projekt badawczy, taki na czasie, dlaczego w zimie smog jest bardziej uciążliwy, polegający na tym, że badamy oczywiście smog w różny sposób, ale to jedno z doświadczeń polega na tym, że do szklanki wkładamy kostki lodu, do drugiej szklanki ogrzane kamienie, a następnie napuszczamy tam dymu i obserwujemy, co się dzieje. Czy ten dym zalega przy powierzchni dnie szklanki, czy też unosi się ku górze. Kolejny projekt badawczy, który też jest łatwy do zrobienia w klasach młodszych, jak związki siarki wpływają na różne organy roślin. No siarkę nie musimy mieć, tak jak tutaj jest ona ze słoika od pani czy też pana z chemii. Możemy mieć siarkę, taką zwykłą zebraną z zapałek. Tutaj w tej szklanym pojemniku mamy kwiaty roślin ozdobnych, możemy mieć płatki róży, możemy mieć również igły sosny i wkładamy tam zapaloną siarkę, zamykamy i obserwujemy codziennie, jakie zmiany w barwie oraz strukturze igieł daje się zauważyć. Po tygodniu wyciągamy i czy też po kilku dniach wyciągamy i obserwujemy, co tak naprawdę się tam zadziała. Kolejny projekt, ale to już jest projekt bardziej do wykorzystania w terenie, to jest przygotowanie roślin do zimy. Tutaj chodzi o to, aby uczniowie i uczennice po zajęciach lekcyjnych, czy też ewentualnie w klasach 1-3, jeżeli mogą wyjść ze szkoły, przeszli się po terenie okolicznym i zauważyli, w jaki sposób rośliny przygotowują się do zimy, czyli jak przygotowują się drzewa, jak przygotowują się krzewy, jak przygotowują się rośliny zielne i w ten sposób zanotowanie, zrobienie dokumentacji filmowej czy też fotograficznej, stworzenie z tego być może też jakiegoś rodzaju książki, czy też takiego poradnika dla tych uczniów i uczennic, którzy w projekcie nie są. I kolejny też pomysł na badanie terenowe jeszcze teraz, to jest badamy stopień zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły. Polega to na tym, że na przykład na liściach,
których jeszcze mamy sporo na drzewach. Możemy do takiego liścia przykleić folię samoprzylepną, taką zwykłą, odklejając ją i przyklejając na zwykłej kartce papieru, możemy określić, ile zanieczyszczeń się przykleiło do tej folii z tego liścia i porównać sobie, jak wygląda stopień zanieczyszczenia powietrza od terenu najbliżej położonego ruchliwej ulicy do terenów najdalej położonych od ulic i domów. Możemy to również badać poprzez coś takiego, jak robienie takiego monitoringu tego, co z tych kominów się też będzie nam wydostawało, tak jak na tutaj podanym przykładowym zdjęciu. Teraz jest czas na Państwa pytania. Nie wiem, czy szkoła podstawowa numer 1 zgłasza jakieś pytanie. Chcę o coś zapytać, bo widzę podniesioną rękę. Jeżeli tak, to jest szansa, żeby teraz to pytanie zadać. Tak samo jak inne szkoły, teraz mogą sobie swoje pytanie wpisać, na które postaram się udzielić odpowiedzi jeszcze w tym webinarium. Więc czekam na pytania. Pytania mogą być oczywiście od nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów, uczennic. Nie, szkoła jednak podstawowa numer 1 nie ma pytania. Widzę, że szkoła podstawowa numer 2 coś pisze. Dobrze, szkoła podstawowa numer 2 nie ma pytania. Ja też się cieszę, że Państwo dołączyli do naszego programu. Ale jeszcze widziałem. Czy możemy gdzieś zobaczyć przykłady projektów? Tak, oczywiście. Ja za moment podam dwie strony internetowe, gdzie będzie można zobaczyć właśnie takie przykłady projektów. I tą prezentację, którą Państwo teraz oglądają, ja ją poprzez Martę do Państwa wyślę, także będzie można również tym uczniom, uczennicom, czy też grupom, które w tym czasie nie mogli uczestniczyć, będzie można to pokazać, podobnie jak i nagranie. Nagranie też będzie za jakiś czas dostępne i Państwo otrzymają link do tego nagrania, które my zazwyczaj wrzucamy na stronę projektu i jest na naszym kanale YouTube w internecie. Dobrze, to skoro nie ma pytań, to właśnie przejdę teraz do pracy domowej, zanim za chwilę zakończymy. Po pierwsze, praca domowa jest bardzo prosta, ona jest akurat związana z projektem, czyli to jest wybór tematu doświadczenia, czyli tego projektu przez grupy. I tutaj mogą nauczyciele, nauczycielki podawać różnego rodzaju przykłady projektów, które chcieliby zrealizować ze swoimi uczniami, uczennicami, albo też zachęcam do tego samych uczniów i uczennice, aby gdzieś w internecie, czy też w otoczeniu bacznie przyglądali się temu, co jest i proponowali swoje projekty badawcze, które później powinny być podjęte jako decyzja lub ranking, żeby wyłonić to, czym chcemy się zajmować. W niektórych szkołach jest kilka grup badawczych, więc można to zrealizować kilka różnych projektów, czasem jest tych grup mniej. Tutaj jest podana metoda rankingu diamentowego. Metoda rankingu diamentowego polega na tym, że przygotowujemy sobie na karteczkach kilka tematów badawczych, projektów, a następnie wspólnie układamy u góry ten, który nas najbardziej zainteresował, a pod spodem te, które zainteresowały nas najmniej.
Można to układać w kilku grupach, na przykład w dwóch, trzech grupach, a następnie porozmawiać pomiędzy tymi grupami, czy jakieś widzimy tutaj zależności, podobieństwa i możemy wybrać jeden temat. Przez cały czas trwania tego slajdu jest informacja o ankiecie. Ja prosiłbym Państwa o to, żeby teraz spisać sobie ten link do ankiety. Już mówię, co to jest za ankieta. Jest to ankieta, w którym będziemy prosić Państwa o to, aby dokonać oceny tego webinarium, jego przydatności i prosimy również o to, żeby ten link udostępnić, podać swoim uczniom i uczennicom, abyśmy mogli otrzymać taką pełną informację, czy czegoś zabrakło, czy webinarium było dobrze przygotowane, czy mieli Państwo jakieś inne oczekiwania odnośnie nas. Więc jeszcze chwila na to, żeby sobie ten link spisać. Dobrze, dziękuję. I na sam koniec, dziękując za uwagę, chciałbym odnieść się do słów takiego polskiego geografa Eugeniusza Romera, który powiedział, że uczeń nie mówi, ani nie myśli o niczym, czego zmysłami przedtem nie objął. I tutaj chodzi o to, że własnych tworów się nie zapomina. I życzę Państwu tego, żeby właśnie projekty badawcze, które będą realizować uczniowie i uczennice, i również uczniom i uczennicom tego życzę, były tym, co na długo zapadnie w ich pamięci, co będzie ich bardzo rozwijało. Podaję tutaj przykłady do dwóch stron internetowych. Jedna strona to jest akademiauczniowska.co.org.pl. Jest to program, który był realizowany kilka lat temu w Centrum Edukacji Obywatelskiej, do którego mogło przystąpić kilkaset szkół z Polski. I w ramach tego projektu wykonywano doświadczenia i projekty edukacyjne. Na tej stronie mają Państwo również poradniki z gotowymi przykładami projektów, doświadczeń, ale również i rozprawek naukowych. Więc zachęcam do tego, żeby na tą stronę zajrzeć. I druga strona to jest procedury.co.org.pl. Jest to strona, gdzie mamy przedstawione różnego rodzaju procedury naukowe, czyli doświadczenia w formie animacji. Animacji również tworzonych w programie Akademia Uczniowska i zachęcam do tego, aby również Państwo z tych dwóch stron sobie skorzystali. One są bardziej dla, myślę, nauczycieli i nauczycielek niż dla uczniów, ale uczniów i uczennice też zachęcam do obejrzenia filmu, który tłumaczy, czym jest metoda naukowa w naszym myśleniu w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeżeli nie ma już żadnych pytań, to ja Państwu bardzo dziękuję. Życzę owocnych prac nad tworzeniem swoich projektów badawczych, nad tym, aby były one prezentowane jak największej liczbie odbiorców. I do zobaczenia być może na ostatnim webinarium podsumowującym projekt, a na pewno z moją grupą spotkam się na spotkaniu, w którym będziemy sobie omawiać wasze projekty, pomysły na nie, a następnie jak one będą realizowane i podsumowane, tak jak każdy mentor w tym programie. Także dziękuję Państwu i życzę dobrego dnia.